Niech Pan obdarzy Was pokojem, siostry i bracia. Już kończymy rok liturgiczny. W tą niedzielę Chrystus stawia przed nami w Ewangelii przykład ubogiej wdowy. Zasiadając przed świątynią przy wejściu, zauważa pewną kobietę, która wrzuca wszystko, co ma na swoje utrzymanie. Można by było zapytać się, ile kosztuje miłość? Czy można miłość sobie kupić? Czy można za nią zapłacić? Czy możemy rzeczywiście liczyć na to, że w jakikolwiek sposób, jakąkolwiek ceną za miłość zapłacimy. Ta niewiasta, uboga wdowa, pokazuje nam, że daje wszystko. Wszystko, co ma na swoje utrzymanie. Choć nie są to wielkie pieniądze. Ale z drugiej strony uczy nas, że kocha Boga do końca i ufa Jemu. Bo każda miłość ufa. Możemy sobie dzisiaj postawić pytanie, które pomoże nam w kolejną niedzielę tego roku liturgicznego, który powoli kończymy, zapytać się nas samych, czy kochając drugiego człowieka liczymy też na odwzajemnienie, ale przede wszystkim, czy czasami nie chcemy kogoś kupić właśnie w ten sposób, by ktoś nas lubiał, szanował, kochał. Tak naprawdę to nie jest lekcja Chrystusowa. Dziś Chrystus sam siebie w każdej Eucharystii przypomina nam, że daje nam siebie w całości. I ta uboga wdowa jest obrazem, ikoną tego, że wszystko trzeba oddać, postawić na Chrystusa, aby Jego miłość była bezwarunkowa i do końca. Możemy sobie życzyć, byśmy tak potrafili kochać Boga i ufać Jemu, jak ta niewiasta z dzisiejszej Ewangelii. Pokój i dobro.